Ostatnimi czasy, zanim przysiądę do nagrywania recenzji książki, robię sobie planszę. Robię sobie w kanwie planszę, która to ma wskazać takie ważniejsze punkty książki. Czego możemy się w niej doszukać, jakie wątki zostaną poruszone, czego się możemy obawiać, jaki to jest gatunek, jakim językiem napisany. Jest tam też taki bardzo ważny podpunkcik dotyczący tego, jakie są podobne dzieła do tej książki. Służy to oczywiście temu, żebyście mogli zobaczyć, że jeżeli jesteście fanami tego czy innego dzieła, czy to książki, filmu, czy gry, to możecie śmiało sięgnąć po tę pozycję, którą wam pokazuję. Dzisiaj. Tyle, że kiedy miałem wskazać pozycje podobne do zła ze wschodu Andrzeja Pilipiuka i w ogóle do opowiadań Pilipiuka, nagle okazało się, że mam w głowie totalną pustkę. Jezu, poczułem się normalnie taki ograniczony, że to się w głowie nie mieści. Jeszcze nigdy nie miałem takiej pustki w głowie. Szukałem, dumałem, nawet w internecie gdzieś doszukiwałem się, do kogo podobnie pisze Andrzej Pilipiuk. Nie wiem, żeby jakiś trop znaleźć, cokolwiek. Okazuje się, no nie diabła, nie ma takiego tropu. W związku z czym, jak ostatnia oferma, musiałem tutaj wklepać inne książki Andrzeja Pilipiuka. No, je jeżeli lubisz Andrzeja Pilipiuka, to polubisz Andrzeja Pilipiuka. Wiem, to brzmi po prostu strasznie głupio i źle, ale z drugiej strony, pomyślałem sobie, że może jednak nie jestem do końca taką ofermą. Może tutaj jednak kryje się coś więcej. Bo jeżeli ja biorę na warsztat Andrzeja Pilipiuka, to zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę ja nigdy nie czytałem nikogo, kto pisałby podobnie do Andrzeja Pilipiuka. Nigdy nie oglądałem żadnego filmu, który byłby podobny do tego, co pisze Andrzej Pilipiuk. Nie trafiłem na żadną grę, która Byłaby w jakimś stopniu podobna do tego, co Pilipiuk tworzy. I ja nie wiem, ja nie chcę tutaj zarzucić takim tekstem, że, no tak, bo Andrzej Pilipiuk to jest najbardziej oryginalny autor świata i dlatego ma, nie ma sobie równych, bo może to po prostu wynikać z moich gdzieś tam ograniczonych horyzontów. Natomiast muszę szczerze przyznać to przed Wami, przed samym sobą, że dla mnie Andrzej Pilipiuk z tą swoją grafomanią tak zwaną jest zjawiskiem jednak niepowtarzalnym jest zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju. I tak pomyślałem, ten, że kurczę, zawsze mam jakiś temat do omówienia, kiedy, kiedy siadam, żeby nagrać Wam recenzję, żeby opowiedzieć Wam o książce. Czasami, żeby ten temat się urodził, muszę iść pod prysznic, posiedzieć pod gorącą wodą przez kilka minut, wiem, mało ekologiczne, wybaczcie. Natomiast dziś przyszedłem z pomysłem i na 5 minut przed nagrywaniem okazało się, że tego pomysłu tak naprawdę nie ma, bo muszę... Powiedzieć to szczerze, że mamy tutaj do czynienia z autorem, który faktycznie bardzo mocno wyróżnia się na tle innych autorów fantastyki. Bardzo mocno wyróżnia się na tle innych twórców. I postaram się Wam przekazać dlaczego. Dlaczego tak właśnie jest. Owszem, wiem, Andrzej Pilipiuk nie jest autorem dla każdego. Czasami uprzedzenia sprawiają, że ktoś nie sięgnie po tego autora, bo ma takie czy inne poglądy. Ja kiedyś obawiałem się poglądów Andrzeja Pilipiuka, bo jednak jestem, no. Można to powiedzieć osobą z drugiej strony barykady, natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że nie przeszkadza mi to w żadnej mierze z czerpania mega wielkiej przyjemności z czytania jego książek. A zatem, zło ze wschodu. Pytanie numer jeden, które się musi nasunąć. Jeszcze zanim powiem, dla kogo jest to książka, no a powiem, że jest to książka dla fanów Andrzeja Pinipiuka, to muszę odpowiedzieć na pytanie, czy można tę książkę czytać. Niezależnie od innych. Andrzej Pilipiuk to jest autor, który ma kilkadziesiąt, jeżeli już nie setkę wydanych tekstów. Wiele zbiorków opowiadań no zasłynął przecież najbardziej z opowiadań o Jakubie Wędrowiczu. On też y, takich opowiadań niezwiązanych z wędrowyczem napisał chyba z 13 tomów, jeszcze pod pseudonimem tworzył, no jest to autor, który ma dorobek przeolbrzymi. Natomiast kiedy ktoś spojrzy na to złoze wschodu i dowie się, że to jest chyba tam 13 tom opowiadań Andrzeja Pilipiuka, to może się zacząć zastanawiać, no dobra, ale ja tego nie mogę czytać. Muszę sięgnąć po to, co napisał, nie wiem, 15-20 lat temu. Otóż nie, pięknym tych opowiadań, zarówno tego typu opowiadań, gdzie tutaj mamy też. Poprzednią przedstawicielkę, poprzedni tom, czyli czarną górę. Czy nawet opowiadań o Jakubie Wędrowiczu jest to, że można dołączyć do tej przygody w dowolnym momencie. Można rozpocząć tę przygodę od dowolnego tomu, i tak naprawdę człowiek nie ma poczucia, że szczególnie coś traci. Nie ma jakiegoś tam poczucia, że nagle został gdzieś wrzucony w sam środek. Dlatego, że Andrzej Pilipiuk tworzy opowiadania. On owszem, opiera te swoje opowiadania czasami na postaciach, które już. Stworzył dla wcześniejszych tomów. Ci bohaterowie powracają, nawet ja tego doświadczyłem, czytając choćby te dwa tomy poprzedni i najnowszy, że niektórzy bohaterowie po prostu powrócili. Natomiast historie, w których zostali osadzeni, są historiami w pełni niezależnymi, a przynajmniej na tyle niezależnymi, że można śmiało te opowiadania czytać i tylko i wyłącznie na nich się skupić. No to dobra, no to skoro już wiecie, że na przykład od Zła ze Wschodu zacząć możecie swoją przygodę literacką z Andrzejem Pilipiukiem, no to dla kogo jest ta książka i co to w ogóle jest? No przede wszystkim to jest książka dla dorosłych, nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Fantastyka, science fiction. Z ważnych tematów, które są tutaj poruszane, no z pewnością historia, karma, która wraca, sumienie, ale i podróże w czasie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą gdzieś tam odstraszać, no to przemoc, śmierć, czasami dość bardzo dosłowna, czy też tematyka związana z drugą wojną światową. Język prosty, bardzo przyjemny do czytania. No i dla kogo? Dla fanów Andrzeja Pilipiuka. Jeżeli czytaliście poprzednie książki Andrzeja Pilipiuka, to ta z pewnością też Wam się spodoba. Jeżeli nie czytaliście poprzednich książek Pilipiuka, to nie znaczy to, że ta Wam się nie spodoba. Bo tutaj warto zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz. Rzecz charakteryzującą opowiadania Andrzeja Pilipiuka. Bo to jest nie tylko fantastyka, ale to też jest historia. Bo Andrzej Pilipiuk no z zamiłowania uwielbia historii, jest też z zawodu archeologiem, w związku z czym on te pasje w tych opowiadaniach łączy. I teraz szkopu polega na tym, że ja na przykład historii nie lubię. A jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to już w ogóle ja po prostu odpadam w przedbiegach. Nie wiem, ja mam całe życie wrażenie, że żyję tylko wokół II wojny światowej, że w Polsce nie liczy się nic poza tą martyrologią narodu polskiego, poza tym cierpieniem, poza tym jak wszyscy nas biją z jak nas kopią. Jacy my biedni kur... jesteśmy. Ja mam całe życie wrażenie, że gdyby nie ta pieprzona II wojna światowa, to my byśmy nie mieli żadnej tożsamości narodowej. I kiedy słucham o tej pieprzonej II wojnie światowej, to po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera. Ja wiem, Cenie doceniam, ale ileż można całować po stopach po prochach bohaterów wojennych? Ja mam dość II wojny światowej w obiegu kulturowym. Polski. Ja najchętniej bym zaczął żyć na nowo, odciął się od tego, mając gdzieś w pamięci, że takie wydarzenie było, natomiast popkulturowo odciąłbym się najchętniej od tego, bo jeżeli jest coś, co umęcza mnie równie mocno, jak historia martyrologii narodu polskiego, to są to kościelne kazania, które nieustannie przypominają o tym, że umrzemy, sąd boży jest nad nami i zaraz gdzieś tam Bóg będzie nas osądzał. Pójdziemy do piekła. I dlaczego ja o tym mówię, dlaczego ja tutaj biadolę? Dlatego, że Andrzej Pilipiuk jest chyba jedyną osobą, Osobą, która potrafi o II wojnie światowej napisać w taki sposób, gdzie ja nie czuję się tym przytłoczony. Bo tutaj mamy w opowiadaniu złoze wschodu, któremu cały zbiorek zawdzięcza swój tytuł, historię gościa, który został aresztowany przez hitlerowców, który musiał wykonywać przymusowe prace i który to oczywiście podlegał temu całemu syfowi, który hitlerowcy na naszej ziemię sprowadzili. Owszem, jest tutaj brutalna rzeczywistość tamtych czasów, ale w odpowiednim momencie, zanim ja zacznę mieć jakąś lampkę ostrzegawczą w głowie, za dużo II wojny światowej Andrzej Pilipiuk wprowadza element fantastyki, bardzo ciekawy element klątwy, bardzo ciekawe rozwinięcie całej sytuacji, które zupełnie zmienia moje podejście do całego tematu, które sprawia, że jest to dla mnie lekko strawne. Mogę o tym. Czytać bez poczucia, że znowu ta martyrologia narodu polskiego mnie dopadła. Andrzej Pilipiuk potrafi uczynić historię ciekawą. On, pisząc o jakichś odkryciach archeologicznych, tak jak zwłaszcza w pierwszym opowiadaniu Gladiator potrafił we mnie samym. Pobudzić zainteresowanie. Ja z archeologią mam tylko jeden związek. Związek ten nazywa się Lara Croft, Tomb Raider. Ona też była archeolożką, i to jest jedyne, co ja mam wspólnego z archeologią. Natomiast Andrzej Pilipuk potrafi tę swoją pasję przekazywać. On potrafi wymyślać w taki sposób fabuły swoich opowiadań, gdzie to naprawdę w idealny wręcz sposób, niespotykany dla mnie, łączy się historia z fantastyką. Do moich najulubieńszych opowiadań z tego zbioru zdecydowanie należą dwa pierwsze, czyli Gladiator. I antykwariat. No i czwarte, zatytułowane walizka, ale to czwarte to chyba dlatego że jest bezpośrednio powiązane z drugim z antykwariatem. Antykwariat zdecydowanie mój numer jeden, aczkolwiek po przeczytaniu Gladiatora miałem ochotę wyrzucić tę książkę przez okno, bo to był taki potencjał na rozwinięcie. Marzyłbym o tym, żeby przeczytać całą powieść na ten temat. Natomiast Andrzej Pilipiuk zgrabnie wprowadził mnie w temat, gdzieś tutaj przynętę zarzucił. Kiedy ja tę przynętę złapałem, on się uśmiechnął, wieczko zamknął Koniec historii. Ma to swoje plusy, bo ja zdecydowanie wolę poczuć niedosyt niż przesyt i wiedział, jak nie przekombinować. No w czym ja uważam Andrzeja Pilipioka za mistrza. On wie, jak doprowadzić czytelnika do punktu wrzenia, do takiego punktu, gdzie o, już byś chciał więcej, jeszcze więcej, coś tutaj rozwinąć. A on mówi w tym momencie. Kończę, tak jakby chciał powiedzieć, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Nie ma tutaj tak naprawdę słabego ogniwa, nie ma w tym zbiorku opowiadania, które mógłbym wskazać, jako no, niepotrzebne zapchaj dziurę. To nie jest płyta nagrana przez jakąś gwiazdeczkę, gdzie mamy dwa dobre single, które lecą w radiu i które wpadają w ucho i zachwycają, a 15 kolejnych to jest, są wypychacze po to, żebyśmy zapłacili za płytę. Nie, u Andrzeja Pilipiuka tego nie ma. Te opowiadania. W jakim stopniu się łączą, nie chcę tutaj mówić w jakim stopniu się łączą, natomiast każdy z nich też porusza bardzo ważną istotę karmy, która wraca poniekąd, sumienia ludzkiego. Bardzo mi się podoba. Za te kreacje bohaterów, za ich dialogi, rozmowy, za ludzkość, takie człowieczeństwo wypływające z kart tych opowiadań, za to że to są krótkie opowieści, a tak treściwe. Dlaczego ja powiedziałem, że nie jestem w stanie Andrzeja Pilipiłka porównać do żadnego innego autora? Dlaczego ja zaznaczyłem, że nie jestem w stanie wskazać książki podobnej? Może dlatego, że z jednej strony to są opowiadania, z drugiej strony no, połączenie historii z fantastyką nie jest czymś jakoś szczególnie nowym. Przecież Andrzej Sapkowski nawet yy, robił to w swojej trylogii husyckiej. Natomiast to, co tutaj jest takim wyróżnikiem, to jest zdecydowanie to, że Andrzej Pilipiuk. Cały czas bawi się gdzieś na obrzeżach tych klimatów. On czasami zagłębia się w ten temat, czasami podchodzi bardziej dosłownie. Natomiast ja mam nieustannie wrażenie, że bawi się na obrzeżach, byleby tylko zbyt głęboko nie wejść, nie przekombinować, strzec się właśnie tego, co zgubiło tak wielu autorów przekombinowania właśnie. On ma bardzo specyficzny styl, bardzo specyficzny sposób snucia tych opowieści i wydaje mi się, że najpiękniejszym właśnie w odkrywaniu Andrzeja Pilipiuka jest to, że można go odkrywać nie popadając w tę potrzebę zgłębiania wszystkich jego publikacji. Czyli możesz wsiąść do tego pociągu w dowolnie wybranym przez siebie momencie, na przykład razem ze złem ze wschodu, ale nie czyni cię to tak naprawdę zobowiązanym do poznawania reszty twórczości. Dlatego, jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy Andrzej Pilipiuk jest autorem dla was, jeżeli chcielibyście sprawdzić, dlaczego nazywa się go mistrzem opowiadań i dlaczego ja zgadzam się w 100% z tym stwierdzeniem, sięgnijcie po prostu po zło ze wschodu i sprawdźcie. Sprawdźcie i napiszcie, czy Wy znajdujecie jakieś podobne rzeczy, podobne teksty popkulturowe, filmy, czy gry do tego, co tworzy właśnie Andrzej Pilipiuk. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej!